Wszyscy potrzebujemy pocieszenia, które daje Bóg. Na tym polega nasza nędza, ale i wielkość, na przyzywaniu pocieszenia od Boga, który przychodzi, by ze swą czułością otrzeć łzy na naszym obliczu. Mówił papież 5 maja podczas wieczornego czuwania w Bazylice Świętego Piotra. Zostało ono zorganizowane w ramach jubileuszu Miłosierdzia z myślą o wszystkich, którzy potrzebują Bożego pocieszenia. Była to liturgia słowa. Obok czytań z Pisma Świętego przedstawione zostały trzy świadectwa osób cierpiących. Chociaż łzy wywołane ludzką złością napawają goryczą, to Jezus zawsze nas pociesza i płacze z nami, mówił papież. L'antidoto contro l'indifferenza per la sofferenza dei miei fratelli. Płacz Jezusa jest antidotum na obojętność wobec cierpienia moich braci. Ten płacz uczy, jak utożsamić się z cierpieniem innych i stać się uczestnikiem trudności i cierpienia ludzi żyjących w najbardziej bolesnych sytuacjach. Wstrząsa mną, abym dostrzegł smutek i rozpacz tych, którzy widzieli nawet zabieranie ciała swoich bliskich, także nie mają już miejsca, gdzie można znaleźć pocieszenie. Płacz Jezusa nie może pozostać bez odpowiedzi ze strony tych, którzy w Niego wierzą. Modlitwa, kontynuował Franciszek, jest prawdziwym lekarstwem dla naszego cierpienia, dającym ukojenie. W trakcie watykańskiego czuwania modlitwą otoczono chorych, dzieci skrzywdzone wykorzystywaniem, ofiary wojny i terroryzmu, niesprawiedliwie więzionych oraz cierpiących z powodu uzależnień.